Proszę Państwa, no, Stadion Narodowy, wiadomo gdzie jest Stadion Narodowy, jest na Błoniach Warszawy, niedaleko, proszę Państwa, Parku Skarżyskiego, który właśnie za tymi tramwajami jest. No, ptaszki, zwierzątka, wiewiórki, Państwo znacie z Parku Skarżyskiego, to więc nie powinno Państwa dziwić, jaka jest sytuacja tutaj dookoła Narodowego Stadionu w Warszawie. My dzisiaj też, proszę Państwa, będziemy szczerzy do bólu, bo mamy 8 marca, ponieważ to święto, święto kobiet kiedyś w ogóle nie istniało, kiedyś go nie było, no wzięło. No to przecież nie ma nawet tej naszej Ani Romanowicz, pisarki tutaj w Polsce, a nad Wisłą na Błoniach w Warszawie, to ona nic nam dzisiaj nie powie i nawet jej nie słychać, ani w radiu Vox FM, ani Talk FM. Także proszę Państwa, ta podlaska pisarka, idąc za tą wróżką Grace, siwiutką, siwiuteńką, to mogłaby dużo, dużo Wam ciekawego dzisiaj powiedzieć, proszę Państwa, bo my będziemy do bólu, jak zwykle, codziennie szczerzy, prawdziwi. Także proszę Państwa, przy tym wejściu do Narodowego Stadionu nic takiego ciekawego nie widzimy, ale jakby ktoś chciał tak uciekać, proszę Państwa, z Parku Skaryszewskiego, to mógłby tutaj wbiec. Z tym, że tak, ani bramki po lewej, ani bramki z ochrony po prawej, także też ni żadnego ratunku, ni nic, proszę Państwa. No dzisiaj właśnie w tym parku i te wiewiórki rozmawiają w Parku Skaryszewskim, proszę Państwa, i podwoje mężczyzn biega, bo się ludzie boją napadów. Proszę Państwa, w związku z tym, jeżeli chodzi o życzenia na 8 marca, to żebyśmy byli mili względem siebie, chociaż już niekoniecznie o kobietach mowa. Proszę Państwa, no, Warszawa ma swoje prawa. Każde miasto ma prawo mieć jakieś prawa i są zwyczaje. Proszę Państwa, z tym, że jeżeli chodzi o kulturę i o osobistą kulturę, to jest chyba to tutaj najniżej postawione w świecie, proszę Państwa, bo przecież my dzisiaj będziemy o cyganeczce mówili, proszę Państwa. Warszawa jest po prostu, mówią, a że to dziura, a że to zapadła wiocha, że największa wiocha na świecie. No i te życzenia, proszę Państwa, żeby tak tutaj usiąść na ławce, coś komuś powiedzieć ciepłego. No to przecież, proszę Państwa, Stadion Narodowy, proszę Państwa, jest otwarty dla wszystkich ludzi, żeby tutaj spokojnie przyjść, popatrzeć, pomedytować, proszę Państwa. I przy 8 marca, bo dzisiaj mamy 8 marca 2013 roku, żebyśmy po prostu się mogli rozluźnić, żebyśmy byli milsi, sympatyczniejsi, może o niczym nie myśleć nawet, jeżeli jest źle. Także zapraszamy dzisiaj na takie wycieczki, proszę Państwa, tutaj na Pradze Południe, w centrum Polski, Polski A, i możemy sobie pomedytować dookoła Stadionu Narodowego chodząc, proszę Państwa. Natomiast, proszę Państwa, no z tą cyganeczką naszą to się sprawa przedstawia następująco, ponieważ ona mieszka właśnie tutaj, niczego nie zmyślamy, niczego nie dodajemy, mówimy to, co jest, proszę Państwa, mieszka tutaj, proszę Państwa, na Igańskiej, za uniwersamem chodzi, no to więc ona sobie chodzi teraz spokojnie na obiady, na paca sobie odżywia się, chodziła tutaj, proszę Państwa, do tego Caritasu, do tych katolików, proszę Państwa, do emerytów, do rencistów, no to przecież mogli być też i ateiści, ale wiadomo głównie kto i co. No to kij na łańcuchu miała, to więc gdy coś ktoś jej powiedział, no bo przecież no Warszawa jest akulturalna, religijna jest, no ale to jest zdewociało. Proszę Państwa, ona w ramach obrony, to jak cię pedale przypierdolę kijem na łańcuch. I takie wrzaski robiła straszne, no już teraz ona i inaczej wygląda i nie ma tyle tych sił, no to zmieniło się w ciągu paru lat dosłownie, bo po 2 latach jak jej nie widziałam, proszę Państwa, to ona się strasznie zmieniła, wąsy jej wyrosły i taka siwa, i taka brzydka. Ja mówię, no widzisz kochana, teraz widać, że jesteś cyganeczką, bo kiedyś się ją pytam. Słuchaj kochanie, czy ty jesteś cyganeczką, czy ty jesteś tą cyganeczką, czy nie? Bo masz takiego białego syna, po te paczki, gdy przychodzi, taki biały syn.
Ona mówi, no jestem cyganeczką, tylko jestem siwa i ja mówię, słuchaj, no ale trzymaj się kochana i nie dawaj się rzeczywiście, bo oni chodzą na tę mszę, a modlą się nie po to, że w jakiegoś tam Boga wierzą, bo chyba jako słudzy diabła, no to przecież w jakiego Boga wierzą, a prawdę jednak mówisz, no bo jednak cała afera i w związku no, z tym Janem Pawłem, że nie dopatrzył, że tych homoseksualistów pośród księży jest tak strasznie dużo, no wręcz pełno. No to co drugi, proszę Państwa. No to o czym będziemy tu mówić? Także proszę Państwa, tak czy siak tę cyganeczkę oni tu zaczepiali, ona się nie dawała. No i teraz i tak się uwolniła, proszę Państwa, to jak tak zaczepiają, to jest niemożliwe, żeby się tak całkowicie odizolować od ludzi, przynajmniej coś im przetłumaczyć, bo no, wyznawcy papieża, katolicy są niereformowalni, proszę Państwa. Prędzej w tę stronę taką złą. Ja może mówię od samego początku dzisiejszego dnia, że to święto kobiet skądś... Tak? No właśnie, skąd się ono wzięło? Czy znasz, czy wiesz? Skąd się tam wzięło? Także proszę Państwa, przy rzeczach wielkich mówmy o sprawach wzniosłych, ważnych, istotnych, równie wielkich, proszę Państwa. No to czyli, że cyganeczce, proszę Państwa, z kijem na łańcuchu składamy dzisiaj 8 marca 2013 roku najlepsze życzenia, żeby ta nasza cyganeczka kochana praska, no bo przecież wszędzie Praga, nie jest tu Anglia, Ameryka, Białystok, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ewangelików, a nawet Świadków Jehowy, proszę Państwa, ich wywiało, bo oni, proszę Państwa, pojechali do Anglii, Ameryki, Białystok i od lata nie wrócili. Tak im tam dobrze z tymi prawosławnymi, którzy śpiewają w cerkwiach. Nastu, bo przecież to są ogromne budynki, na przykład cerkiew Świętego Ducha na Antoniuku. Proszę Państwa, to jest przeogromne, jak w Moskwie. Podświetlana kolorami, proszę Państwa, przepiękna. No i tam, proszę Państwa, odbywają się pienia, no to więc przy tej gościnie, przy tej radości, przy tym uśmiechu, przy tym szczęściu i w ramach ekumenicznych już w tym kierunku, jeżeli idziemy i jesteśmy, no to ludzie się powinni kochać, powinni się miłować, no ale natomiast, proszę Państwa, tutaj w Warszawie mało kto nawet wiedział, że w styczniu były, proszę Państwa, msze ekumeniczne. I to nie były tylko msze, to były spotkania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli były arabskie, to jakie były msze? Też było jedno takie arabskie i tam na zapleczu, proszę Państwa, kościoła, no tam naprzeciwko zona, Pradze Północ, proszę Państwa. Katedra praska. No to przecież tam Arabowie rządzą.